Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie backup oraz go przywrócimy, tak aby się przygotować do instalacji nowego ROMu. Zapraszam! Seaheart TV przedstawia film Jak rozsądnie testować ROMy za pomocą TWRP Backup z playlisty Modyfikacja Androida. Zaczynamy oczywiście standardowo od wejścia do TWRP. Ja korzystam z TWRP, wy możecie korzystać z CWM czy filca, nie ma to najmniejszego znaczenia. W każdym recovery jest ta sama funkcja. Tam to się nazywa Nandroid Backup. W każdym razie ja to robię w TWRP, bo po prostu lubię tą wersję recovery. Jeżeli macie potrzebę zrobić to na innym urządzeniu, na którym nie ma możliwości instalacji TWRP, dajcie znać w komentarzach, to z chęcią zrobię również filmik o tym, jak to zrobić na CWM recovery. Ja bym do tego używał pendrive'a z przejściówką OTG USB. Uważam, że to jest jedyny rozsądny sposób na modyfikację telefonu, właśnie tego. Zwłaszcza, że ma on tak małą pamięć wewnętrzną. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to po prostu można sobie podłączyć tego pendrive'a i wszystko przywrócić. Zawsze na tablecie to robiłem z karty microSD, to nie ma takiej możliwości, więc wszystko robię na pendrive'u. Jeżeli chcecie się zacząć bawić właśnie takie trochę częstsze modyfikowanie, to również polecam to kupić. Koszt około 3 zł. Oczywiście w TWRP wchodzimy w backup i robimy backupa trzech partycji, bot, system, data. Cache'a nie robimy, a EFS to jest partycja z naszym e-mailem, czyli numerem seryjnym. EFS najczęściej się gubi w Samsungach, aczkolwiek ja zalecam zrobić backup EFS osobno. Ja swój backup EFS-a zrobiłem i trzymam go na komputerze na wszelki wypadek, gdy coś się stało, ponieważ po usunięciu przypadkowym chociażby partycji z e-mailem telefon staje się nawet nie kalkulatorem, więc jest nieużyteczny. Jeżeli chcecie robić kopię ROMu, to polecam robić to bez EFS-a, ale oczywiście możecie. Potem możecie przywrócić ROM z EFS-em, jako i bez niego. Oczywiście tak, robimy ten backup. I pytania, które możemy zadać, to co w tym backupie będzie zawarte? Na pewno system. Będzie tam też bootloader oraz nasze wszystkie aplikacje i ich dane. Więc nie musimy się martwić o robienie kopii zapasowych aplikacji Titanium Backupem, ponieważ to jest nawet dużo lepsza metoda. Ponieważ tak jakby, jeżeli zainstalujemy nowy ROM i on nam się nie spodoba, będziemy chcieli wrócić do starego, to do niego naprawdę z ogromną łatwością wrócimy i będziemy mieli nasze wszystkie ustawienia, wszystkie kontakty, wszystko, absolutnie wszystko. Tak samo jak przedtem, nic nam się nie usuwa. Oczywiście w backupie nie są zawarte ani pliki tekstowe, ani pliki muzyczne, czy tam filmy z naszego urządzenia, ponieważ one nie są na partycji ani data, ani bot, ani system, tylko one są w pamięci wewnętrznej urządzenia, której nie rusza ani ROM, ani wipe, chyba że będziecie chcieli to zrobić. Jak widzicie, całość nam zajęła 340 sekund. Ja przewinąłem oczywiście, żeby nie było trzeba aż tak długo czekać. Teraz możemy robić reboot system albo od razu przejść do instalacji nowego ROMu. Ja zrobiłem reboot system, gdyż nowy ROM zainstalowałem kilka dni później. Możemy odłączyć naszego pendrive'a spokojnie, odwrócić tablet do pozycji normalnej i widzimy, nic nam się nie zmieniło, ponieważ robienie backupu nam nic nie zmienia. Kilka dni później właśnie. To jest ROM AICP, czyli Android iSchool Project. To jest takie połączenie AOKP, CyanogenModa i kilku innych. Taki fajny romik OSP. Mi się bardzo podobał. Myślę, że kiedyś możemy sobie zrobić recenzję tego ROMu, ponieważ jest naprawdę wart uwagi. Widzicie jego logo. W każdym razie stwierdziłem, że go nie chcę. Wolę ROM z LG G3 od Cloudify. I teraz już widzimy mój pendrive z naszym pięknym białym orłem zaczyna mrugać, więc TWRP go wykryło. Co ważniejsze, oczywiście, jeżeli chcecie robić to tak jak ja z pendrive'a, musi być on w FAT32.
Ok, po wejściu w CWRP wchodzimy w Restore, a tam wybieramy ROM, który chcemy zainstalować, czyli w moim przypadku Cloudy G3. Jak widzicie, tu już nie mam tego FS-a, ale wy będziecie go mieli, jeżeli go zrobicie. I po prostu przywracamy tylko te trzy partycje. Jeżeli telefon wam się normalnie uruchamia, nie ma problemu ze zgubionym e-mailem czy numerem seryjnym, to proszę nie robić przywracania EFS-a. Teraz restore complete. Wszystko się działo w 291 sekund. Więc nie jest to bardzo jakoś strasznie długo. Oczywiście robimy reboot system, kiedy ekran zgaśnie. Jeżeli korzystacie z pendrive'a, możecie już go odłączyć. Myślę, że kiedyś jeszcze będę mówił na temat właśnie tego kabelka OTG, ponieważ tego chyba kupiłem za 3 zł bodajże na Allegro. Ale bardzo dobrze mi służy, jestem z niego bardzo naprawdę zadowolony, ponieważ jeżeli coś nam pójdzie nie tak podczas instalacji ROMu, możemy w bardzo prosty sposób to naprawić, a backupa trzymać na komputerze w razie, gdyby coś się spierniczyło. Ok, widzimy już tutaj bot animację z LG G3 i migającą diodę powiadomień. I zaraz ukaże nam się ROM w takim stanie, jak go usunęliśmy. I proszę, tapeta z Diego Costą, a pod nim wszystko jak dawniej. No dobra, to byłoby na tyle tego odcinka. Oczywiście nie ukrywam, że ten odcinek to jest odcinek przygotowawczy, mimo tego, że był kręcony o 1:25, jak widać, do instalacji Cloudy G3. ROMu portowanego właśnie z LG G3, który jest moim zdaniem bardzo takim fajnym i ciekawym ROMem, warto go spróbować, ponieważ ma on bardzo naprawdę multą funkcji, więcej niż ten standardowy z G2, oraz jest bardzo szybki, stabilny i nie ma takich problemów jak AOSP, czyli że trzeszczący głośnik, niedziałająca kamera, wręcz przeciwnie. W każdym razie zainstalujemy go sobie już niebawem. Cześć, do usłyszenia.